Ta. Aha. Jakbyś się poczuł, to byś zrobił w trudnych chwilach. No powiedz, ziomuś, ty. Ej, ej. Czy nie lepiej jest zapomnieć? No co? I zatracać się sens? Nie jest łatwo? Ich wspomnień? Posłuchaj, ziomuś. Kiedy płoniesz jak ogień z nerwów. Ej, posłuchaj. Ej. Jakbyś się poczuł jako ostatni z wybranych, gdzie żegnasz bliskich, a witasz jako przegrany. Rozdając karty, przypomnij wygranym w czasie rzeczywistym, że posiadasz nieliczną pechową talię. Traktują jak zabawę, nie patrząc na uczucia, że ktoś zakłóca spokój i oddycha smutkiem, a w płucach toczy się walka o świeże powietrze wiecznie. Między dobrym a złym wybierają lepsze i skuteczne. Traci na tym innym niebezpieczne i ciągle pcha kamień Syzyfa w górę, robiąc niewielki postęp. Jakbyś się poczuł, zadaj sobie te pytanie. Ty się ostudź, budranie, mają wiarę, że się stanie. Wszystko po ich myśli, wysoką stawkę daje. Jeden traktuje jak wyścig, że komuś serce zamarznie. Jeden dostaje szansę, drugi na nią pracuje. Zobacz na słabszego, pomyśl, co on teraz czuje. Jak odchodzą od niego piękne dni wspomnienia, na te całe bagno, w smutek dna zapomnienia. Od urodzenia dziecko miało pytanie, wiesz, jakie imię dostał? Bóg odpowiedział, pech. Jakbyś się poczuł, gdybyś zbudował miłość od początku aż do końca i po chwili jej nie było. Nic ci nie zmieniło, jak dziewczyna zdradziła. Kilku innych na boku było, a ciebie zostawiła. Chwila płaczesz, chcesz się ostudzić. Chciałbyś cofnąć czas albo się więcej nie obudzić. To nie wróci, dziś płacze nawet obraz, jak widzi pustkę gniewu i frustrację w twoich oczach. Wybuchasz jak bomba, a ten hałas to cisza. Wtedy spoglądasz wstecz na chwilę tego życia. Zaczynasz odliczać, egzystencja się gubi. Chciałbyś stąd odejść i już więcej nie powrócić. Pomyśl, jak się czuje osoba, która w słowach nie potrafi przekazać, że nikt ją nie kocha. W głowach się roi od różnych pytań, lecz odpowiedzi brak, nikt ich nie słyszał. To jest tak, jakbyś przeznaczenie oszukiwał. Czym jest wart słowo, które jak żmija omija? Jeden dostaje szansę, drugi na nią pracuje. Zobacz na słabszego, pomyśl, co on teraz czuje. Przecież to nic nie oznacza według ciebie. Skrajnie, ale marnie uczuciowo pod niebem widzisz siebie, nic więcej. Zero wątpliwości, że opuszczą cię bliscy, gdy potrzebujesz pomocy. Jakbyś się poczuł, gdybyś został kaleką, stracił wzrok i nie ujrzał już jej piękno. Słuch i nie słyszał słowa przyjaźni i głos, nic by ciebie nie usłyszał. Jakbyś się poczuł, gdybyś cierpiał do rana, gdy od ojca usłyszałeś, że zmarła ci matka. Co byś zrobił? Zrobiło się goręcej. Czy zapomniałbyś, przechylając butelkę? Na pewno nie, przecież wiesz, że na moment zapomnisz, a nie zwrócisz jej życia wartością monet. Nie kupisz szczęścia, które ona ci oddała. Urodziła ciebie, byś przetrwał i wygrał w zamian. Jakbyś się poczuł, gdybyś został porzuconym przez przyjaciół, bo nie masz wyglądu i floty. Reszta ludzi ocenia wartość człowieka. Znasz mnie, jestem jednym z tych, co nie ocenia książki po okładce. Czytając treść, zapoznaję się z jej sensem. Jestem gotów i dla ciebie poświęcić swoje serce. Jestem MC, ale żadna ze mnie gwiazda. Mam swój honor, wartość jak ty, więc czas nastał. Rezurekcja szczęścia, gdy na co dzień dwulicowość pokonujesz nie pięściami, ale swoją osobą. Ponoć słowa mocniej bolą, pod kontrolą obłud. Zapamiętaj choć na moment, jakbyś się poczuł.